Teraz proszę o głos panią minister zdrowia, panią Ewę Kopacz. Panie premierze. Gospodin premier, minister, uważajmy, damy, gospoda. Na wstępie chciałabym bardzo gorąco i serdecznie, szczerze, z serca podziękować mojemu odpowiednikowi, pani minister zdrowia. Сначала я бы хотела горячо и очень сердечно поблагодарить моего визави, министра здравоохранения Российской Федерации, госпожу Голикову. Chciałabym przypomnieć, że jesteśmy w trzeciej dobie od tragedii. Chciałabym przypomnieć o tym, że z momentu tragedii przeszło już 3 suток. Wynik wczorajszej pracy w ciągu jednego dnia do późnych godzin nocnych. Rezultaty wczorajszego dnia do samych późnych czasów. To ponad 40 zidentyfikowanych ciał. To 48 zidentyfikowanych ciał. Wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy dokładnie, jak wyglądają ofiary takich wypadków. Все, кто мы здесь сидим, хорошо понимаем, как выглядят жертвы таких катастроф. Stąd identyfikacja i potwierdzenie przez najbliższych tożsamości to wielka sztuka. Поэтому подтверждение личности погибших – это целое искусство. To wynik pracy nie tylko polskich patomorfologów, ale przede wszystkim rosyjskich patologów. To rezultat pracy jak polskich patologoanatomów, tak i rosyjskich. Pracujemy jak jedna wspólna rodzina. My pracujemy jak jedna wielka rodzina. I powiem szczerze, że po raz pierwszy jestem świadkiem. Должна сказать, что я первый раз являюсь свидетелем подобного. Tak dobrej współpracy i uzupełniania się w tej pracy nawzajem. Takiego хорошего, można сказать, образцового сотрудничества i взаимного дополнения w работе. Jestem upoważniona również przez tych, którzy już odlecieli, a byli tutaj jako najbliżsi ofiar. Ja także upomnomocena od tych, kto już uleciał, но był здесь w качестве родных и близких жертв катастрофы. Do złożenia podziękowań na ręce pani minister. Wyrazić благодарность госпоже министр. Za zaangażowanie, solidność w pracy. Za solidną работу, za angażowanie w tę работу. I prośbę. I wyskazać także prośbę. Prośbę od tych, którzy jednak wyjechali bez możliwości rozpoznania swoich najbliższych. Просьба от тех, кто выехали, не сумев распознать, идентифицировать тела своих близких. Просьба будет звучала, просим о еще, а więc им bardzo intensywną pracę genetyków. Мы бы просили, чтобы работа генетиков была по возможности интенсифицирована. Chcielibyśmy bardzo, aby zdając raport Polakom, мы бы хотели, чтобы, отчитываясь перед польским народом, могли с чистым сумлением поведеть, зробилишмы всестко, удалось в 100% зидентификовать тело. Что мы бы могли сказать, что мы с чистой совестью сделали все возможное, чтобы можно было в 100% идентифицировать все тела жертв. Dlatego też zgodnie z tym, co powiedziała pani minister, поэтому все, о чем сказала госпожа министр. Od jutra najprawdopodobniej zacznie się ewakuacja już zidentyfikowanych ciał. Z завтрашнего дня, видимо, начнется вывоз тех тел, которые уже опознаны. Dzisiaj w pracach uczestniczą również Polacy, którzy wczoraj późnym wieczorem przylecieli z Polski. Сегодня уже начали участвовать специалисты, которые вчера вечером дополнительно прибыли с Польши. I dzisiaj też już mamy swoje trumny, w które będziemy te ciała zidentyfikowane układać. I my także przywieźli swoje groby, w które my będziemy pomieszczać już zidentyfikowane ciała. Jeszcze raz gorąco dziękuję. Я еще раз горячо благодарю всех.